Witam, a więc dziś przedstawię Wam pewne klockowe zakupy, lecz zanim do nich przejdziemy, to chciałbym podziękować tym dwóm dżentelmenom. Bo bez nich nie miałbym tych zakupów. Omawianie zaczniemy od kubka Pick a Brick. Główną zawartością są oliwkowe kończyny, których wziąłem sporo, bo są POG. Bardzo przydatna część, którą z pewnością będę wykorzystał wiele razy. Następnie mamy... Fajne są te liście, to je zabrałem, aż byłem zdziwiony, powiem szczerze, ile ich się zmieściło, bo brałem je raczej jako taka dosypka na samą górę. I to tyle z Pick a Bricka, przejdźmy teraz do omówienia Bricklinka. Ciągnąc dalej temat roślin, zakupiłem sobie kilka jasno-niebieskich kwiatów. Jeżeli dobrze pamiętam, to 40 koniczyn, lecz tym razem to w bright greenie, oraz bardzo ciekawą trawę w kolorze tanowym. Nie posiadałem tej części, a mam już na nią sporo pomysłów. Dalej mamy trochę plate'ów, 1:1 w dark tanie oraz dark blue grey. Bardzo przydatne części, których ostatnio mi trochę brakowało. Dalej mamy po kilka sztuk plate'ów w dark blue oraz sand blue. Te pierwsze kupiłem z myślą o przyszłym projekcie, te drugie natomiast zabrałem dlatego, że ogólnie moja kolekcja w tym kolorze jest dosyć biedna. I ostatnie są dark brownowe tile 1:2, których dotąd miałem jedną sztukę. Postanowiłem więc uzupełnić nieco moje zapasy. Na sumie mamy typowo trochę budulca w postaci bricków 1:2 w kolorze olive green, no i następnie cegiełki w kolorze tonowym oraz dark bluish grey. Choć oprócz tego zakupiłem nieco przezroczystych klocków. Serki w dark trans blue posłużą mi do budowy wody w przyszłym mocu. Jak mogliście zauważyć, dość często je kupuję, ale to przez to, że będę ich potrzebował sporo. Reszta przezroczystych klocków posłuży mi do budowy dużych kryształów. I na koniec mamy co nieco części związanych z minifigami. Po pierwsze zakupiłem sporo ciemnoszarych sztabek, ponieważ dotąd miałem tylko jedną. Dalej dwa identyczne ciałka, nogi oraz czarne główki, które zakupiłem z myślą o customowych klonach. Choć jak teraz patrzę na te spódne torsa, to może jedno sobie zostawię bez mazywania nadruków. Dalej mamy Tomahawka, pierwszego w mojej kolekcji. Różowy kryształ oraz dwa niebieskie. Przydadzą mi się z pewnością do jakichś tam energetycznych efektów. Następnie mamy demoniczną kartę, którą gdy zobaczyłem, to stwierdziłem, że kupić ją muszę, bo się uduszę. I ostatnie cztery części zakupiłem z myślą o moim świecie fantazy. A więc mamy taki wisiorek, dwie różne nakładki na głowy od tych takich krokodyli z Lego Chima, no i górne torso od Garmadona. No, myślę, że na pewno mi się przydadzą do kreacji kilku postaci, więc musiałem je wziąć. No dobrze, więc tak się prezentują całe zakupy, a ja teraz lecę je posegregować. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i na razie.